Jestem w Lublinie na Nocy Chwały. To dobry czas. I nazywam się Rycharski Jerzy, jestem z Kalisza, prowadzę społeczność wraz z moją żoną, jestem pastorem. I to jest wielki przywilej, że mogę usługiwać i też mogę wam przekazać kilka słów. Kiedy myślałem o tym przyszłym roku, który teraz nadchodzi, 2022, pewnie będzie bardzo ciekawy, jak ostatnie lata. Ale jedna rzecz we mnie bardzo mocno brzmi i chciałbym powiedzieć o tym, że wierzę, że Bóg będzie chciał objawić siebie takim, jakim On jest. Że Bóg powiedział do mnie, wróć do nauczania, wróć do rzeczy podstawowych i fundamentalnych. Więc zacząłem rozmyślać o tym, zacząłem zadawać Bogu pytania i już zacząłem nawet u nas mówić na temat tego, czym jest zbawienie i czy mamy pewność zbawienia. Żeby dotknąć tych podstawowych rzeczy, dlatego że czasy, w które będziemy wchodzili, będą piękne, ale będą też trudne. I to oznacza, że my będziemy musieli być ludźmi, którzy mają pewność. Pewność stawianych kroków, pewność naszego zbawienia, pewność tego, że jesteśmy naprawdę kochani. Pewność tego, że Bóg znajdzie zawsze wyjście z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Że będziemy musieli się nauczyć, albo Bóg będzie nas wprowadzał w to, a my będziemy się tego uczyć. Pewności tego, że nasz Zbawiciel nie jest tylko tym, który zbawia, ale jest także Panem całej ziemi i Panem wszystkiego, co istnieje tutaj i poza naszą rzeczywistością, którą my postrzegamy. Że jest tym, który działa, rządzi, włada, jest tym, który prowadzi, tym, który otwiera drzwi, tym, który zamyka drzwi, a także tym, który z ciemności wywodzi światło. Więc chcę Ciebie zachęcić i chcę Ci powiedzieć, z mojej perspektywy to, co Bóg do mnie mówi, to mówi właśnie o tym, że On będzie chciał nas nauczyć chodzenia w pewności, żebyśmy mieli pewność przy każdym stawianym kroku dalej w naszym życiu. A więc to brzmi dobrze, chociaż są tam niezwykłe niespodzianki, nie będę o nich mówił. Dziękuję Wam i błogosławię Was. Miejcie dobry czas. Niech Bóg Was błogosławi w tym 2022 roku i niech to się rozwija w Was. Ta pewność tego, że Bóg jest z Wami i jest po Waszej stronie. Cześć. Amen.